Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować czytnik ekranu NVDA. Jest to darmowy program udźwiękawiający komputer przeznaczony dla osób niewidomych. Pobieramy go ze strony www.nvda.pl. Zaczynamy instalację. Usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk instalatora NVDA. Musimy teraz chwilę poczekać. NVDA dialog, licencja grupa, licencja pole. Otworzyło nam się okno licencji. Tabulatorem przechodzimy na pole wyboru zgadzam się i zaznaczamy spacją. Zgadzam się, pole wyboru nieoznaczone, spacja oznaczone. Teraz wybieramy zainstaluj NVDA na tym komputerze, przycisk Alt plus. Zainstaluj NVDA na tym komputerze i wciskamy Enter. Zainstaluj NVDA dialog, aby zainstalować W następnym oknie zaznaczamy utwórz ikonę i skrót klawiaturowy na pulpicie. Utwórz ikonę i skrót klawiaturowy na pulpicie. Używaj NVDA na ekranie logowania. I używaj NVDA na ekranie logowania. Tabulatorem przechodzimy do kontynuuj. Utwórz ikonę i kontynuuj, przycisk Alt plus K. Wciskamy Enter i rozpocznie się instalacja. Instalacja NVDA dialog, czekaj kropka, NVDA jest instalowany, czekaj 0%. Czekaj. Program został zainstalowany. Wciskamy Enter. Pulpit lista NVDA. Ładowanie NVDA kropka kropka. Witaj NVDA dialog. Witaj NVDA wykrzyknik. Otworzyło nam się okno powitalne NVDA. Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu. Zaznaczamy tu opcję uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows. Użyj caps lock jako klawisza NVDA. Zaznaczamy użyj caps lock jako klawisza NVDA. Uruchom NVDA, pokazuj to okno przy starcie. I odznaczamy pokazuj to okno przy starcie NVDA. Tabulatorem przechodzimy do przycisku OK. OK, przycisk. I Enter. Polski lab pulpit lista NVDA podkreśla. Od tej chwili NVDA będzie uruchamiał się ze startem systemu. NVDA możemy wyłączyć skrótem klawiszowym Caps Lock plus literka Q. Oprócz tego wszystkie dotychczasowe opcje i wiele innych możemy zmieniać w ustawieniach NVDA. Służy do tego skrót klawiszowy Caps Lock plus literka N. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!